Cześć, tu znowu grzybowe wędkowanie. Jedziemy kolejny raz na ryby. Dzisiaj znowu mamy mrozik minus 2,5 stopnia. Wykorzystujemy takie okienko pogodowe, które się utworzyło. Fajnie, nie pada, jest czyste słoneczko właśnie, jak widać. Wcześniej cały tydzień praktycznie lało, ale pogoda była na plusie cały czas. Temperatura utrzymywała się dodatnia. Staw na pewno będzie odmarznięty. No, zapraszam do filmu. No niestety troszkę się pomyliłem, jednak w większości staw jeszcze jest zamarznięty. Na płytkiej wodzie jest kawałek stawu odmarznięty, więc spróbujemy, zobaczymy co tutaj się dzieje. Dzisiaj tak samo mam super petardę, będę testował nowe wędki Prowlinga. Zobaczymy jak z nich leci, jak się nimi rzuca. Teraz zapowiem wam troszkę o moim zestawie. To jest standardowy koszyczek do Metat Feedera w kształcie oliwki. W moim przypadku jest to 30 gram. Montuję go przelotowo na żyłce. Jako odbój, żeby nie uszkadzać końcówki żyłki, stosuję taki łącznik, taką baryłkę z gumowym elementem i z plastikowym łącznikiem, do którego montuję przypon. Aktualnie łowię na żyłkę 0,12 i haczyk bodajże 10. Tak ten zestaw wygląda. I tu jeżeli byśmy przybliżyli, momencik, tak wygląda łącznik, tak wygląda łącznik i to jedno w drugie wchodzi. Wiele osób stosuje koszyczki, które montowane są z przyponem na stałe, czyli tak zwany sztywny metod feeder. W moim przypadku polubiłem bardziej ten przelotowy ze względu na to, że jednak rybę po braniu trzeba delikatnie dociąć, daje to większą szansę rybie. Ogólnie rzecz biorąc, łowienie na stały koszyczek jest bardziej skuteczne, co potwierdzają testy i wiadomo inne strony internetowe, które na pewno też czytacie. Nie wiem, przynajmniej ja mam takie subiektywne odczucie, że jednak jeżeli metod feeder jest przelotowy, gdzieś ten kontakt z rybą jest taki bardziej bezpośredni podczas brania, a nie jest obciążona ona dodatkowo 30-gramowym ciężarkiem. Zestaw gotowy, trafia do wody. Cyk. I gotowy. Na pewno zastanawia was, dlaczego nie klipuję żyłki. Tak, tutaj w tym wypadku, czemu nie trafiam zawsze w to samo miejsce. Ze względu na to, że praktycznie rzecz biorąc jestem dopiero na rybach jakieś 20-30 minut. Na tą chwilę staram się poszukać tej ryby, ze względu na to, że jak wcześniej wspomniałem, większość stawu jest zamarznięta, także ryba nie będzie żerowała ze względu na bardzo niską temperaturę wody. Pierwsze chciałbym ją znaleźć, gdzie ona jest i dopiero potem założyć klip i łowić w jednym punkcie. Jest pierwsza rybka. No i na sam początek znowu powtarzamy, mamy piękne płocie, a może nie piękne, płocie mamy, zobaczymy co będzie dalej.
Korzystając z chwili czasu, chciałbym Wam zaprezentować sposób wiązania haczyków z igiełką. Igiełka jest doskonałym sposobem na mocowanie wszelkich dumbbellsów, loftersów i innych takich cudów. Trzyma pewnie, fajnie się rybki zacinają. Robię tak, że przeplatam igiełkę na żyłkę. Robię sobie troszeczkę więcej wąsa, żeby mi się fajnie kręciło. I na palcu. Raz, dwa, trzy. I przekładam igiełkę w pętelkę. I tak wygląda pętelka. Zaciągamy. Nadmiar oczywiście odcinamy. I igiełkę mamy gotową. Teraz przystępujemy do wiązania haczyka. Wiadomo, musimy mniej więcej oszacować, jaka będzie długość naszego przyponu. Ja sobie zawsze zostawiam z dużym zapasem. Odcinamy kawałek żyłki. Teraz coś o haczyku. Ja akurat tutaj wybieram haczyk 12 Drenana. Teraz ważne, jak przewlekać. Przewlekamy igłę od tyłu haczyka, czyli nie od strony grotu, tylko od tyłu. Przewlekamy część bez igły. O i jest igiełka. Długość igły od kolanka haczyka wybieramy tak, żeby było praktycznie rzecz biorąc na zero, z lekkim powiedzmy luzem. Jeżeli chodzi o haczyk, wiążemy standardowy węzeł bez węzła, czyli oplatamy 10, powiedzmy 15 razy i przewlekamy tutaj już od strony zadziora, od strony haka. O, tak wygląda nasz zestaw. Tak wygląda nasz zestaw. On się pięknie zahacza. O, on się pięknie chce nam zahaczyć. Ale tak wiąże haczyki, wiadomo, tutaj na sam koniec. Zwykła pętelka. No i to by było na tyle. No, pomalutku mija czas przeznaczony na dzisiejsze wędkowanie. Słoneczko już prawie idzie ku zachodowi. Zmieniła się pogoda, robiło się coraz zimniej. Myślę, że to już pora, żeby skończyć. Na dzisiaj niestety tylko jedna płoteczka. Serdecznie zachęcam Was do dania łapki w górę, zostawienia obserwacji, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli o moich nowych filmach. W kolejnych filmach na pewno więcej ryb, więcej brań, więcej sprzętu i więcej techniki, o której będę sukcesywnie opowiadał. Cześć!